Podcast krytyczny. Postępowy głos w Twoim smartfonie. Dzień dobry, witamy Państwa na krytycznym podcaście Wydawnictwa Krytyki Politycznej. Ja nazywam się Wendula Czobak. Moim rozmówcą jest Krzyś Tomasik, redaktor i autor, publicysta. Chcieliśmy Was dzisiaj zachęcić do naszych tytułów takich bardziej wakacyjnych. Opowiemy trochę o naszych nowościach i o starszych książkach, które możecie zabrać ze sobą na wakacje. Tak, rzeczy do czytania w lato i też takie rzeczywiście idealne na plażę, które nam się wydają idealne do takiego wakacyjnego czytania. Z lewicowym zacięciem. Chcieliśmy zacząć od naszej nowości literackiej. To książka Próba Joanny Bednarek. Nie jest to duża książka, bardzo ładnie wydana, z niesamowitą atmosferą takiego post-PRL-owskiego osiedla, młode kobiety, coś tajemniczego się z nimi dzieje. Tam jest taka dziwność, niezwykłość, tajemniczość. Ruiny zamku, znikający ludzie. Polecamy wszystkim. Idealna książka do koszyka właśnie na plaży, leciutka, szybka do przeczytania, jednocześnie fajnie wprowadzająca w taki niezwykły świat. Myślę, że to jest dla amatorów literatury pięknej, którzy takie historie lubią, to nawet nie trzeba bardzo zachęcać. Drugą książką, o której chcieliśmy powiedzieć, to jest nasza nowość z serii Z Morświnem, Dzikość Karla Safiny, pod tytuł Jak kultury zwierzęce wychowują rodziny, tworzą piękno i osiągają pokój. Czyli ekologia właśnie dla zainteresowanych taką tematyką prozwierzęcą, praw zwierząt, to jest właśnie idealne, tym bardziej zresztą, że Karl Safina naszym czytelnikom i czytelniczkom nie jest nieznany, to już druga książka tego autora, która właśnie w serii Z Morświnem się ukazuje. I nie straszymy za bardzo katastrofą klimatyczną tym razem, znajdziemy tu opisy bohaterów zwierzęcych, mają przygody, mają swoje rodziny, więc naprawdę czyta się to jak powieść niemalże. A na okładce wspaniały szympans. Kolejną książką, którą chcieliśmy Państwu polecić, to Wyspa Spokoju Zuzy Ziomeckiej, jak mindfulness pomaga w trudnych sytuacjach. Mamy tutaj takie krótkie wprowadzenie do mindfulnessu, przykładowe medytacje, ale też historie ludzi, którzy praktykują mindfulness i pokazują, że naprawdę im to pomaga w życiu i pomaga w trudnych sytuacjach. A jednocześnie jest to też osobista historia Zuzy Ziomeckiej, która opowiada właśnie o swoim dochodzeniu do mindfulness i o tym, jak to jej prywatnie pomogło i w jaki sposób jej ta metoda pomogła w życiu i w pracy. Także dla zainteresowanych tą tematyką to jest też wspaniały, jednocześnie to może być podręcznik, ale to też może być wstęp, to może być początek tej przygody. I też myślę świetna, inspirująca książka, którą przeczytamy sobie na wakacjach, a może pomoże nam to jakoś uporządkować nasze życie. No na pewno jest to właśnie, na pewno jest to jakiś pomysł bardzo dobry na wakacje właśnie. Można podjąć decyzję, że od września zaczynamy. Żyć na Wyspie Spokoju. Tak, żyć na nowo na Wyspie Spokoju. Kolejną naszą nowością jest książka Ewy Krawczyk, Dlaczego się szczepimy? Wirusy, bakterie i epidemie. To już chyba wszystko, ten tytuł mówi wszystko. To jest rzeczywiście książka na teraz, idealna. Niestety prawdopodobnie na przyszłość też, ale dzisiaj, kiedy ta kwestia jest tak gorąca, kiedy często brakuje nam argumentów, jeśli chodzi o wymianę zdań, dlaczego warto się szczepić, dlaczego należy się szczepić, skąd te szczepionki się biorą, czy one rzeczywiście mogą być niebezpieczne, to jest właśnie takie wyjaśnienie od początku. Wyjaśnienie bardzo przystępne, wyjaśnienie bardzo, bardzo dobre. Właśnie Ewa Krawczyk w bardzo fajny sposób to wszystko opowiada. Myślę, że to jest bardzo dobra lektura, zarówno może być dla nas, jak i na prezent. To jest niestety często tak z takimi książkami, że te osoby, które najbardziej powinny je przeczytać, to ze względów ideologicznych i pewnie po nią nie sięgną, ale możemy czasem spróbować, możemy czasem podarować i na pewno jest tu bardzo dużo argumentów, które mogą nam pomóc, a do tego książka ma fantastyczne rysunki, zabawne rysunki, Andrzeja,
który rysuje, znany na pewno Państwu. Zresztą na okładce też jest jego fantastyczny rysunek. To jest, no, to jest ważna solidna rzecz. Solidna dawka wiedzy i jeszcze mamy fajne rysunki, więc myślę, że to jest naprawdę lektura. A jednocześnie nie jest to ciężkie, nie jest to trudne, nie jest to jakieś takie przygnębiające. To jest w dość lekki sposób napisane, a jeszcze dodatkowo tą lekkość podbijają właśnie rysunki. I żeby już dobić ze wszystkimi nowościami, to jeszcze Ekonomia Obwarzanka, 7 sposobów myślenia o ekonomii XXI wieku, to jest właściwie ten tytuł i podtytuł też mówią wszystko, to jest propozycja dla osób zainteresowanych kwestiami ekonomicznymi, które właśnie w wakacje raczej chcą przeczytać coś poważniejszego, mądrzejszego, ekonomicznego. I test Ćpun, seks, narkotyki i biopolityka w dobie farma pornografii. To jest Paul Preciado, to jest też taka książka nieoczywista, to jest rodzaj dziennika, dziennika osoby, która jest w momencie tranzycji, która przyjmuje testosteron i jakby opisuje własne doświadczenia i opisuje to, co się dzieje z ciałem właśnie, które jest poddawane farmakologicznym farmakologii. A jeżeli już jesteśmy przy tematach wakacyjnych, to na pewno nie może tu zabraknąć książki Joanny Jędrusik Pieprzenie i Wanilia. Tak, to jest ciąg dalszy naszego bestselleru 50 twarzy Tindera, który zresztą zostanie zekranizowany. Natomiast Pieprzenie i Wanilia to jest po prostu Tinder na wakacjach. To jest Nowy Jork, Alaska, San Francisco, Meksyk. I to jest właśnie bohaterka wraz z Tinderem wyprawia się w podróż niemal dookoła świata i zapisuje swoje przygody, swoje spotkania z mężczyznami, swoje randki, swoje obserwacje. To jest rzeczywiście książka chyba też idealna na wakacje albo zamiast wakacji, bo w tym nie roku może być różnie. W tym roku może być różnie, więc można właśnie podróżować Zasią Jędrusik i właśnie Pieprzeniem i Wanilią. Ten fantastyczny tytuł, ja nie wiem, czy on jest dla wszystkich zrozumiały. Znaczy w pewnym wieku dla osób to jest oczywiście zrozumiałe. To jest nawiązanie do takiego kultowego programu Tony Halika Pieprz i Wanilia, który właśnie opowiadał o egzotycznych wyprawach i tutaj Asia Jędrusik też fantastycznie do tej tradycji nawiązuje, tylko z trochę innej strony, już właśnie takiej XXI wieku, nowoczesnej, kobiecej, nowej. Są różni mężczyźni, jest seks, po prostu dzieje się. Tak, więc po prostu polecamy i mamy nadzieję, że tym bardziej zainteresowanie będzie dodatkowe, kiedy ukaże się film 50 twarzy Tindera. Tak, jeżeli jesteśmy przy ekranizacjach naszych książek, to niedawno wszedł do kin film Ostatni Komers. Tak, na podstawie... Częściowo na podstawie książki debiutanckiej Ani Cieplak Ma być czysto, którą naprawdę z czystym sumieniem możemy wszystkim polecić. Powieść o nastolatkach, o kobiecie, tak, o macoszce. To jest zresztą wielokrotnie nagradzana książka, to jest książka, która otworzyła literackie bramy właśnie Annie Cieplak, która już właściwie można powiedzieć chyba, że ma status kultowej, zresztą ta adaptacja też to potwierdza i zresztą to się dzieje też w lecie, to tak jak film się dzieje w lecie, więc też gdyby chcieli Państwo porównać film z książką, to bardzo serdecznie polecamy, Ma być czysto. Jeśli chodzi o takie bardzo wakacyjne lektury, to ja wybrałem książkę Festiwale Wyklęte Bartosza Żurawieckiego. To jest, mogę wyznać, to jest według mnie najśmieszniejsza książka, jaką Wydawnictwo Krytyki Politycznej wydało. To jest chyba jedyna, przy której śmiałem się na głos. To jest opowieść o dwóch festiwalach właśnie letnich, PRL-owskich, festiwalach w Zielonej Górze i Kołobrzegu. To były festiwale piosenki radzieckiej i festiwal piosenki żołnierskiej. I rzeczywiście Bartek w swoim reportażu opisuje te wszystkie perypetie, które tam się działy, opisuje tych bohaterów, opisuje gwiazdy, które były, rozmawia z tymi gwiazdami,
gwiazdkami, ale równie śmieszna jest sytuacja gwiazd, które odmówiły mu rozmowy i które nie chcą tego wspominać, nie chcą do tego wracać. To są właśnie takie dwa festiwale z czterech, bo wszyscy znamy te cztery festiwale perelowskie, czyli Opole, Sopot, właśnie Zielona Góra i Kołobrzeg. Z tego dwa wciąż istnieją i mają się dobrze, a dwa zostały wyklęte. Zachęcam do przeczytania właśnie o tych pozostałych dwóch. Na koniec chcieliśmy jeszcze polecić książkę Mulat w PGR-ze, reportaże z czasów PRL-u pod Twoją redakcją, której niestety bardzo żałuję, nie mamy już w papierze, ale mamy ciągle e-booka. Tak, to jest książka dokładnie sprzed 10 lat, ja mam do niej ogromny sentyment. To są fantastyczne reportaże obyczajowe, PRL-owskie z ostatniej dekady PRL-u, pokazujące właśnie tą ostatnią dekadę z innej strony, ze strony właśnie obyczajowej, nie przez stan wojenny Jaruzelskiego, Wałęsy i politykę, tylko właśnie na przykład przez opowieść o naturystach, i to zresztą jest chyba najbardziej właśnie wakacyjna nasza książka poprzez tą okładkę. Na okładce mamy właśnie zdjęcie z plaży, pośladki. Z plaży naturystycznej. Tak, to jest bardzo, bardzo, bardzo wakacyjna lektura i też chyba idealna na plażę, ale właśnie raczej już z czytnikiem, nie z papierem. Wersja elektroniczna wciąż dostępna u nas na stronie wydawnictwa. No to moja ulubiona chyba wakacyjna lektura. Bardzo, bardzo lubię te reportaże i chyba w każde wakacje je czytam. Wspaniale. Dziękujemy bardzo. Po więcej naszych podcastów zapraszamy na stronę www.krytykapolityczna.pl/podcast, a także do popularnych serwisów podcastowych takich jak Spotify, Apple Podcast czy SoundCloud.